Półtora miliona złotych na zakup specjalistycznego sprzętu trafi do Krośnieńskiego Szpitala. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa. O dotację wnioskował radny Sejmiku Wojewódzkiego Dariusz Sobieraj, jednocześnie kierownik oddziału urologii Krośnieńskiej Lecznicy. Między innymi sterylizator plazmowy dla bloku operacyjnego, między innymi nowoczesny artroskop do diagnostyki stawów kolanowych, dla ortopedii. Jest nowoczesny laser holmowy, taki wysokoenergetyczny dla oddziału urologii onkologicznej. Jest również sprzęt dla oddziału okulistyki. To jest nowoczesny sprzęt, który, który będzie utrzymywał poziom naszego szpitala. To jest około półtora miliona na zakup sprzętu, z czego się oczywiście szpital bardzo cieszy i ja się również bardzo cieszę z tego. Będzie to wsparcie zarówno dla oddziału urologii, ortopedii, anestezji intensywnej terapii. Jest to sprzęt, który na pewno w dużym stopniu pozwoli znowu na rozwój szpitala, poprawienie standardów leczenia i oczywiście na pewno będzie to dużą wygodą dla personelu, jeśli chodzi o, o, o pracę na nowym sprzęcie, jak również dla pacjentów.